myśl regulaminu rajdowych Mistrzostw Polski obydwa etapy rajdu punktowane są osobno plus dodatkowe punkty za zwycięstwo w klasyfikacji łącznej. Po tym jak załoga Kajetan Kajetanowicz Jarosław Baran pierwszego dnia rajdu Elmot straciła ponad 4 minuty zmieniając przebite koło, drugiego dnia nie pozostało nic innego jak powalczyć o wygranie drugiego etapu. I zabrali się do tego w jedyny możliwy sposób. Wygrali 7 odcinek specjalny, potem pojechali nieco wolniej i po pierwszej sobotniej pętli zajmowali drugie miejsce. Podjęliśmy taką decyzję, żeby pojechać na twardej oponie, kiedy jeszcze nie było do końca za ciepło. Zaryzykowaliśmy, opłacało się. Prowadzący w rajdzie i liderzy drugiego dnia Tomasz Kuchar i Daniel Dymurski jeszcze nie mogli być pewni swego. To jest Elmot, tu jest chytrze, trudno, są dziury, jest dużo naniesionego brudu na drogę. Podczas drugiej pętli Kajetanowicz i Baran próbowali ponownie odrobić 9 sekund straty do Kuchara i Dymurskiego, jednak okazało się, że nie jest to takie łatwe. Pętla bardzo, bardzo dobra i nadal jesteśmy na drugim miejscu dzisiejszego dnia, także jest super. Do końca etapu i rajdu pozostały 3 odcinki specjalne oraz decyzja, czy atakować, czy utrzymywać drugie miejsce. Jeżeli wszyscy pojadą tak jak dwie pierwsze, to nie powinniśmy się spodziewać jakichś istotnych zmian. Zgodnie z przewidywaniami ostatnia pętla nic już nie zmieniła. Kajetanowicz i Baran zajęli drugie miejsce w klasyfikacji drugiego etapu i 7 w klasyfikacji rajdu. Bardzo dużo miejsc odrobiliśmy w sumie w trakcie całego rajdu, więc jeszcze dodatkowe punkty za cały rajd. Rajd ze sporą przewagą wygrali Tomasz Kuchar i Daniel Dymurski przed Michałem Sołowowem i Maciejem Baranem. Zaledwie o 3 sekundy przegrali drugie miejsce Leszek Kuze i Craig Perry. W grupie N zwyciężyli Sebastian Frycz i Jacek Ratę. Rajd Elmot zakończył się szczęśliwie dla Tomasza Kuchara. Wygrał tu po raz pierwszy. Ubiegłoroczny zwycięzca Kajetan Kajetanowicz tym razem pechowo. Najbliższa okazja do rewanżu to rajd Lotos już w połowie maja.